Dobrze wyglądamy? Ale ja siebie nagrywam, Agnieszka. O mój Boże. Czemu ty tego nie nagrywasz? No właśnie nagrywam. Znowu płacę. Dzień dobry, witajcie. Są u mnie dziewczyny, o czym już na pewno wiecie. Przyjechaliśmy dzisiaj pokazać właściwie Agnieszce część Podlasia. Podążamy trasą, którą już wcześniej zwiedzaliśmy z Renią. Przyjdź, zobacz, azalia zakwitła. Dobrze. Jesteśmy w bardzo urokliwym miejscu. Słuchajcie, może ja odwrócę kamerę, pokażę tą azalię, chociaż nie wiem, co to jest. Mogą mi wcisnąć wszystko. Także tak to wygląda. Są nasze gwiazdy, są nasze dziewczyny. Renia zachwyca się akacją, która kwitnie. No u nich niestety, ale z uwagi na to, że wcześniej się rozwinęła przyroda, później wystąpiły przymrozki, które niestety, ale zniszczyły. A tu jest zapach. Mieszają się te zapachy, bo kwitnie dziki bez, kwitnie właśnie akacja. Tutaj mamy jeszcze tą wodę, także te zapachy się mieszają. Są jeszcze kwiatki, jakieś, nie wiem, nie potrafię nawet nazwać tych kwiatów, ale generalnie jest cudownie. Tam od tej fontanny też taka mgiełka tutaj do nas dociera. Tu się skrzą właśnie fale na słońcu. Takie mamy niebo, bezchmurne, troszeczkę powiewa wiatr. Że słuchajcie, dotarliśmy w takie cudowne miejsce, no jesteśmy w raju, no. A ja z dwiema niewiastami, zobaczcie, jakie mnie dzisiaj szczęście. Od kilku dni mam po prostu takie szczęście. Tu czuć tą mgiełkę na twarzy, na dłoni. No i ten zapach, słuchajcie, ten zapach, tak jak mówiłem wcześniej, one się mieszają, przenikają, ale tutaj czuć zapach fontanny, zapach wody. No i jak wiatr zawieje, tą mgiełkę czuję na swojej skórze. Przeszedłem z drugiej strony fontanny. Teraz jest rzut na dworek, który no jest takim, można powiedzieć, centralnym miejscu tego parku. Tu jest zupełnie inne oświetlenie, inne światło. A dziewczyny zostały na mostku. A ja tutaj dostrzegłem, słuchajcie, pasące się konie. No i Renia zauważyła, mówi, ty tam to na pewno jest osioł. No i właśnie idę tutaj nagrać osiołka. Właściwie to chyba są dwa osiołki. No zobaczymy. No mam by je pozdrowić. Mam pozdrowić od Reni. Nie wiem, jak one tutaj będą reagować na obecność kogokolwiek. Czy są przyzwyczajone, czy nie. Oczywiście nie chcę wystraszyć. Nie chcę sprowokować do jakiejś tam reakcji. Kolejna chatka. No tato wygląda naprawdę bardzo tak bajkowo, bajecznie, chociaż może niektórzy mnie skrytykują za takie słownictwo, ale powiem wam szczerze, naprawdę wygląda niesamowicie. Tu już nieraz coś było robione, także do czegoś to służyło. Te otwory do czegoś służyły. Widać, że te elementy już były dopasowywane. Nie wiem, od czego to jest. Ale tutaj coś było zamontowane. No tak kiedyś budowano domy na podwalinach, czyli na takich... Podwalina to jest ta część, ten powiedzmy to fundament. A taką ławą, na której było to osadzone, były kamienie. To często było właśnie w powietrzu, ewentualnie czymś ta przestrzeń była uzupełniana, ale niekoniecznie. Ale zapach, słuchajcie, zapach... A i tu kawałek gniazda ktoś zamontował. Czy to jest dekoracja, czy może jakieś... No na pewno dekoracja, ale 1911 rok. No, wszystko mówi samo za siebie. Że jest pięknie zachowane, no to już współczesne, ale tak kiedyś siedzieli, słuchajcie. Przypomina mi to troszeczkę taką ilustrację z bajki o rybaku i złotej rybce. Właśnie tam rybak ze swoją żoną, babcią. Siedzieli przed chatką. Tak to wygląda. Jest klimacik może
podejdę, odejdę troszeczkę dalej i też takimi łupkami drewnianymi jest to przykryte. Ciekawe miejsce. Zwróciło moją uwagę właśnie to drzewo. Nie wiem, co to jest za drzewo i ten moluszcz, który je okala. Ale też tutaj są ule, różnego rodzaju właśnie ule. No ten już taki zaznaczony zębem czasu. Nawet część tutaj tej węzy, nie wiem jak to fachowo nazwać. I tutaj też widać, że był używany, że pszczoły tutaj zostawiły też ślad. Ale ten zapach, słuchajcie, tego wszystkiego, tego drewna, gdzieś tam w kącie wciśnięta miotła. Taką miotłę to jeszcze gdzieś mam w domu. Niedawno jeszcze był u nas człowiek, który wykonywał takie miotwy. Podejrzewam, że gdybym się postarał, sam bym to zrobił. Trzeba wiedzieć kiedy, z jakiego drewna drzewa pozyskać. I to, słuchajcie, ten kosz, to okazuje się, że to też ul. Tutaj może wam pokażę. O, tak plecione. Jest taki dwuczęściowy, trzy właściwie można było, a tak ramki były uformowane. Także przybierały różne kształty te ule. Generalnie pszczoły miały naprawdę tam dobre warunki. Było ciepło. Kolejny ul, ale też moją uwagę tutaj przykuwa ten budynek. Właściwie co cały szereg budynków. Któryś z nich był właśnie budowany 2 lata temu, gdy żeśmy tutaj pierwszy raz przyjechali z Renią. Bardzo ciekawie wygląda. To, co to za maszyna? Podejdę, zobaczę. Nie wiem, co to. Nie chcę zgadywać, ale jakieś przełożenia, jakieś walce. Nie wiem, co to było. Budynek, sam budynek to prawdopodobnie jakiś spichlerz. No to wszystko jest pozamykane, żeby tutaj nikt niczego nie wziął, ale patrzcie. To wszystko jest. Część z tych elementów, budynków jest jeszcze oryginalna. Może gdzieś z innych dokładane, tak jak podejrzewam, że ten element mógł być z innego budynku dołożony. Jest inny kolor. To widać, że chyba się paliło. No i takie ciekawe okienko. Bardzo ciekawe to jest zrobione. No warto to jest... Znaczy, no, z mojej perspektywy ja lubię podpatrywać właśnie taką architekturę, takie rozwiązania. No i zobaczcie, jaka gruba tutaj ta warstwa. To się wpisuje w ten zielony ład. Tak ocieplony budynek na pewno nie ma dużo strat ciepła. No i kolejny budynek, ale te zapachy. No i kwiatuszki. Kwiatuszki. No nie chcę tutaj podeptać. Są ścieżki, którymi się chodzi, którymi można jeździć. Cały czas to funkcjonuje. Takaś chata rybacka, bo widzę taką, nie wiem jak to się fachowo nazywa, taką siatkę, taki kosz. Także tu są całe zabudowania. Skoro jest woda, jest tutaj ten staw. O, jakiś helikopter leci. Skoro jest staw, no to przy takiej chatce chatka rybacka. A to jest ciekawe. O, widzę jakąś balię. Bo tak to należy nazwać. No i ten kamień. O, to pewnie jakaś łaźnia była. Można było się wykąpać w tej balii drewnianej. No kiedyś jednak potrafiono sobie radzić. No i tutaj jakieś też urządzenie. Prawdopodobnie konia się tutaj wiązało do tego. Dziewczyny nagrywają przy młynie wodnym. A ja chcę wam pokazać właśnie tutaj pomnik przyrody. Pomnik przyrody prawem chroniony. Jest tutaj nawet numer 56. Także dosyć pokaźne drzewo. Nawet nie wiem, co to jest, ale jest duże, słuchajcie, naprawdę, uwierzcie mi, ma kilka metrów obwodu. Podejrzewam, że 1,70 m średnicy.
jak nic. Więc można sobie wyobrazić, jakie to jest duże. Tu jeszcze wam pokażę. No, naprawdę robi wrażenie. O, są dziewczyny. No i ten słynny młyn wodny, przy którym też ostatnio robiłem nagranie. Ale słyszę, że... O, jest woda, słuchajcie. Czyli to działa. Poprzednio tutaj nie było. Nie było tej wody. Także teraz no, poziom się podniósł z uwagi na to, że mieliśmy jakieś większe opady deszczu. No, Renia tłumaczy też. Jest to koło wodne. Jest to koło wodne. Agnieszka próbuje tutaj. Agnieszka próbuje poczuć tą bryzę. To ty jesteś ta Kate Winslet, a ja będę ten DiCaprio i ciebie. Ale ładnie. Ładnie to wygląda. Postaram się tam zejść niżej. No słuchajcie, naprawdę klimat jest dzisiaj. Nie tylko towarzystwo jest cudowne, ale jest i klimat. Zejdę niżej. Już się poświęcę dla was. Zejdę tutaj niżej. O, tu można wejść jak chomik na tym koni, na tym kole. O, dziewczyny! No jak Titaniku, ona jak ten Kate Winslet, a ja jak DiCaprio. Wariatki. Ratuję ją! Zostaw trochę dla mnie. Nie, nie ma takiej mowy. No tutaj jest chyba kanał przelewowy, ten mniejszy. A tu płynie woda, słuchajcie, no naprawdę. Obiekt działający. Ale klimat. Ten zapach. Jeszcze gdzieś udało mi się znaleźć jakąś rybkę pływającą. To już by było naprawdę pełne zaskoczenie. I tutaj muszę wam pokazać dosyć taką ciekawą rzecz. Oczywiście Renia już tłumaczy, co i jak. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale jest tutaj taki kanał doprowadzający wodę do tego koła młyńskiego. I teraz spójrzcie wyżej. Za pomocą takich specjalnych dźwigni, drewnianych dźwigni, tam młynarz mógł sobie sterować ilością przepływającej wody, czyli w efekcie końcowym prędkością obracającego się koła młyńskiego. Więc jak prosto można było? Dzisiaj trzeba jakieś sterowniki, kable, różnego rodzaju przekaźniki, etc. A kiedyś wystarczyła po prostu jedna dźwignia i załatwiana była cała sprawa. Nie trzeba było prądu, nie trzeba było wiedzy elektronicznej, programowania, etc. Po prostu wystarczyło. Ja tylko pociągnął. Przy kuźni jeszcze zwraca moją uwagę miejsce, gdzie były parkowane konie. Słuchajcie, tutaj wiązało się z jednej, z drugiej strony. Tutaj też jakieś elementy. Chyba jakiś wóz był. Też takie wyposażenie. No i Renia czekająca na swoją kolej, bo chce też nagrać. To się zaintrygowało. Właśnie kuźnia. Nie wiem, czy będzie tutaj... A, tu jakieś urządzenia są w środku. Prawdopodobnie wiertarka. Tak, to jakaś wiertarka. Kuźnia z wyposażeniem. Kowadła. Tutaj jest pokazane koło drewniane od wozu żelaźniaka, tak się, albo drabina z tego, tak się nazywało to. Już dawno zwróciła uwagę, moją uwagę, chatka. Co prawda mamy tutaj jakiś współczesny artefakt, jakaś antena, komin też taki nowy, ale sam generalnie wygląd tej chatki naprawdę przykuwa oko. Wygląda to naprawdę klimatycznie. Słuchajcie, no idzie się w tym zakochać po prostu. Ten kształt, to wszystko. I pewnie ta świadomość. Świadomość tego, że tak ludzie kiedyś, szczęśliwi ludzie tak kiedyś mieszkali. Nie tak jak dzisiaj, że jest jakaś chora, dzika rywalizacja, jakiś pęd. Ludzie żyją szybko, intensywnie i nie wiadomo, dla mnie to bez celu, bez sensu. Jakaś taka gonitwa za tym wszystkim. Kiedyś ludzie byli beztroscy, mniej mieli na głowie, mniej tego wszystkiego. Cieszyli się, delektowali życiem. O,
może czas powrócić do tego, zatrzymać się, bo chyba sięgnęliśmy już takiego, no nie chcę używać słowa dna, ale takiego już niskiego poziomu, słuchajcie. Może warto się zatrzymać. A z uwagi na to, że jak to mówią, historia lubi się powtarzać, może warto zawrócić już. No i tutaj spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Trochę mi przypomina dom mojej babci. Co prawda babcia miała murowany dom, ale gdy patrzę się na tą strzechę, bo też był ukryty strzechą, gdy patrzę się na drzwi, na okna, przypomina mi się. Jest taka nostalgia, taka nutka tego. Ten dom już nie istnieje niestety, ale przypomina właśnie mi się dzieciństwo i to takie wczesne dzieciństwo moje. Pięknie to wygląda, naprawdę pięknie to wygląda. Jeszcze dzisiaj to pogoda, tak jak mówiłem, już te drzewa nam kwitną. Ten wiatr, który no, porusza liście drzew, no i te chatki, to wszystko. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj przyjechaliśmy. To jest tak naprawdę owczarnia, bo tutaj wcześniej, koziarnia. Wcześniej widziałem, że tu chodzą kozy. No i są tam wielmożne panie poszły. Zwróćcie uwagę, jak tutaj jest wysoko umieszczona ta siatka przewodząca prąd. Taśma właściwie, żeby skubane nie przeszły, bo potrafią przeskoczyć. I to jest taki budynek inwentarski. One sobie tutaj mieszkają. Stodoła. Także tak, taka namiastka gospodarstw. No ziemniaki posadzone, tam mamy posiane żyto. Tu jest, są nawet jakieś tabliczki, które informują, co to tak dokładnie jest. A ja przepraszam, że ja tak dużo mówię, ale powiem wam szczerze, no chciałbym podzielić się z wami tym klimatem, tą radością, jaka tutaj jest. No, dziewczyny gdzieś tam sobie poszły. Pszenica, orkisz. Właśnie taką pszenicę chciałbym zdobyć. I taką sobie ją posiać. Płaskórka. Pszenica, płaskórka, orkisz, a tam jest proso. Słuchajcie, tak kiedyś wyglądały domostwa, gospodarstwa, małe jakieś zagoniki. Ludzie kosili kosą, sierpem. Mieli taki bezpośredni kontakt z przyrodą, z naturą. Czuli tą więź, bliskość. To tak jak matka karmiąca swoje dziecko przez tą pierś, te oddawane mleko, po prostu ma więź ze swoim potomstwem. Tak samo kiedyś rolnik miał więź z tymi swoimi dziećmi, czyli roślinami, plonami, tym co zasiał. Znajduje się tutaj na terenie muzeum bardzo wysoki, taki duży kościół drewniany. I tak przechodząc tutaj, obchodząc ten kościół dookoła, no widzę ławki, słuchajcie, i tak sobie wyobrażam siedzących wiernych tu na tych ławkach. Pamiętam jeszcze czasy, gdy dużo więcej osób przychodziło do kościoła. No i właśnie takie ławki, pamiętam takie ławeczki gdzieś tam wokół kościoła, że stały. Kościółek taki skromny, prosty, bez witraży, aczkolwiek z jakimś ornamentem. Te okna, szyby właściwie. No i tutaj ławki. No te ławeczki to już takie można powiedzieć troszkę współczesne. Tutaj dzwonnica. No niestety kościół jest zamknięty. Wejście do kościoła odbywa się tylko i wyłącznie z przewodnikiem, który otwiera pozamykane drzwi, kłódki. No nie zdecydowaliśmy się dzisiaj tu na wejście z przewodnikiem. No i jedno z takich wiejskich podwórek. Jak widzę, zmieniło się od ubiegłego roku. W ubiegłym roku tutaj tak żeśmy analizowali to. Byliśmy w lipcu, słuchajcie. Jeszcze się tak odwrócę. Pomacham tutaj Reni, pomacham Agnieszce. Tam, słuchajcie, przepraszam, że tak pokazuję palcami. Tam są wierzby, które gdy byliśmy w ubiegłym roku w lipcu, tworzyły już taką tutaj swoistą, taką naturalną altankę, można powiedzieć, żeśmy siedzieli sobie na tych, przy tych stołach, na ławeczkach. Ale do czego zmierzam? Bardzo tutaj psautys zwraca uwagę. Właśnie to takie wiejskie podwórko. Dziewczyny do studni krzyczą. Wiejskie podwórko zwraca uwagę. No, tu jest chatka otwarta. Wejdę. Nie wiem, jak będzie to widać, ale czuć, słuchajcie.
ten klimat. Jest to wszystko wybiałkowane. Nie wiem, dlaczego kiedyś mówiono na malowanie białkowanie. Może wzięła się stąd ta nazwa, że zazwyczaj wapnem malowano białkowanie. A i tutaj jest taki... Wiecie co, tak mi się przypomina tutaj rozmieszczenie tych pomieszczeń dokładnie tak, jak było u babci. Aczkolwiek korytarz był węższy, wchodziło się też, były takie drzwi, słuchajcie, takie same drzwi były, w takim klimacie utrzymane drzwi. I też tutaj wchodziło się na lewo do jednej izby i tu na wprost wchodziło się do drugiej. I też właśnie wejście na strych było dokładnie w ten sam sposób usytuowane. Tak samo to było rozwiązane. Też się wchodziło tutaj na strych. No tu nie będę wchodził, ale generalnie dokładnie to samo. Także to wszystko było kiedyś powielane. I tutaj jeszcze luknę. Włożę rękę. Kuchnia była u dziadków z tej strony. Ale tutaj to jest... Tam jest suszarka. Suszyło się tutaj jakieś palenisko, łóżko. Takie łóżka pamiętam u dziadków. Spało się. Ja pamiętam. Tylko, że domek był murowany. Mury były rzędu 70 cm, może 80, bardzo grube, ale strzechą kryte. No i szatkownica do kapusty, wydaje się, beczka. No taką beczkę to bym sobie, kurczę, powiem szczerze, sprawił. To już jakiś współczesny wyrób, może coś chińskiego. Ale tutaj to, jak się szło w drewniakach, to można było sobie naprawdę skręcić kostkę. Agnieszka zainteresowana. O, kołowrotek. Czy tam jakieś dziecko? Tak, jest, no, kołowrotek. A i tutaj jest kuchnia. Taki pion kuchenny. Po obydwu stronach dwie izby były ogrzewane, krosno. Widzisz tą kapę, tą zieloną? Tak, tak. Moja prababcia taką miała. Ja nie wiem, czy u nas nie ma czegoś takiego. Gdzieś tam, no, stół, butelka. O, te butelki to jeszcze gdzieś mamy na strychu. Sitko do przesiewania, dzbanek. To jest klimat, kurczę, w czymś takim zamieszkać. Powiem szczerze, jeszcze dzisiaj bym zamieszkał. O, kosz. Tutaj też jakieś sito. Idę dalej zobaczyć te... O, nosidło do wody zakładało się na kark. Przywiązywało się wiadra. To tłuczek, ale to nie wiem, co to było. Dlaczego to było? I idę dalej. Tutaj ostatnio pokazywałem właśnie piwnicę. No już dziś nie będę schodził. A tam to było otwarte, można było zawitać. Taka troszkę kombinowana, bo jest przykryta, więc pewnie coś tam było u góry. A na dole właśnie była w ziemi piwnica. No i takie podwóreczko, słuchajcie. Może jest to małe do dzisiejszych realiów, do zapotrzebowania, ale jeżeli kiedyś stał wóz, furmanka, gdzieś tutaj może wjeżdżało się wozem do tej, powiedzmy, to stodoły. No, czasami było tak, że przejezdne były budynki właśnie takie typu stodoła, a czasami się stawało z boku albo wcofywało się, żeby rozładować to, co się przywiozło, te płody rolne. Więcej miejsca nie było trzeba, słuchajcie. Po cóż to było? No dzisiaj mamy taką maszynę. I to, co zawsze mówię, że sprzętów mamy dużo, ciągników jest dużo, po kilka w gospodarstwie i mamy coraz mniej czasu dla siebie na jakiś czas wolny, zwłaszcza teraz, gdy pogoda pozwala na to, żeby organizować jakieś majówki. Gonimy, słuchajcie, gonimy gdzieś niepotrzebnie. No tu też nagrywałem. Ten płotek taki jest dosyć ciekawy. Zagrodzenie. Jeszcze kwitnie. Bez. Płotek i te garnki gliniane troszkę się zmniejszyły, powiem, od ostatniego razu. Były większe. No, zwłaszcza ten jakiś już tutaj komuś musiał wypaść, albo wiatr go strącił. Ale tak się właśnie kiedyś wieszało, żeby po myciu ociekły. Czy to nie jest piękne?
ptaszki. No tylko obecność tutaj tej drogi, ale ptaszki. Taki ogródek. Wychodziło się, słuchajcie, z domu. Trzeba było takie zioło, koperek, pietruszkę, czy buraczek do zupy. Wychodziło się. Wszystko było pod ręką. No i te okna. Co? To nie jest, że było zimno. Ale ludzie może mniej chorowali jak dzisiaj. Dzisiaj mamy wręcz komfortowe warunki, ustawiamy sobie odpowiednią temperaturę, lekka kołdra. Kiedyś była pierzyna, kiedyś zamarzały szyby zimą, ale ludzie mniej chorowali. A i tego mi brakowało, tych baranów. Bardzo takie hałaśliwe zwierzęta. Tu jeszcze ciekawostka, pokazywałem wam wcześniej taką nosidełko, że nosiło się, zakładało się na kark i tu jest też coś takiego, z tym, że troszkę innej konstrukcji. Ale co najbardziej zwraca moją uwagę, to ta gliniana podłoga. No i oczywiście chlebowy piec z okapem. Podejrzewam, że działający jeszcze. I różnego rodzaju wyposażenie. No kosze to wiadomo, to jeszcze dziś ktoś tam robi. Ale tutaj jest pośrodku taki element. To Agnieszka na to wpadła, także tu jej muszę pogratulować za to. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, co to jest. Może pokażę. To jest zamocowane u sufitu, tam do belki. To jest taka tyczka, jak rura do tańczenia na rurze, aczkolwiek z takim pałąkiem. Okazuje się, że prawdopodobnie na 99,9%, że to jest chodzidełko dla dziecka. Kładało się tam dziecko i niech sobie biega do oporu. Słuchajcie, nie przewrócił się, nie uderzył w jakiś element wyposażenia mieszkania. Po prostu nachodził się dookoła i miał dosyć. Także też bardzo ciekawe rozmieszczenie. I tam chyba nawet jest przejście. Tak, jest przejście do kolejnego pomieszczenia. O! Jakie wyczulone na obecność. Czyli ktoś się tutaj przyzwyczaja do karmienia. Słuchajcie, są to owce. To jeszcze w takiej wczesnej fazie porastania futrem. Prawdopodobnie były już strzyżone po zimie. No na zimę na pewno miały wełnę. Futrem. Wełnę. Słuchajcie, co ja mówię. Owce mają wełnę. Tak jak wcześniej pokazywałem, kołowrotek była gdzieś, też tam leżała wełna. Strzępki wełny. Było krosno do tkania, no sukna, bo z tego się chyba robiło sukno z wełny. No i ciekawe stworzonka. Oczywiście są zakolczykowane, bo muszą być wciągnięte do ewidencji. No mam nadzieję, że żadna tutaj nie zechce mi chwycić za kamerę, bo będę się ganiał za nią. Ale to są bardzo ciekawe stworzonka. Podobnie jak kozy, z tym, że kozy to jeszcze potrafią wspinać się, no te troszeczkę tak mniej podatne na takie rzeczy, ale fajne stworzonka. Ja pamiętam u dziadków też hodowali owce, mieli 4, 5, no różny stan był owiec. O, matka. Chyba nam odbija już na koniec. Chyba tak. Tylko nie wiem, co nam odbija. Słońce, ale my dzisiaj jeszcze nic nie piłyśmy. Nie. A będziemy piły? No nie wiem, woda w butelce wody się kończy. W butelce. Trzeba iść szukać jakiejś wody, bo no. Mi się naprawdę pić chce. Będzie mnie widać. No ja daj bliżej. Zbliżcie się do uwaga, mnie. Nie ruszajmy tak tym, żeby przecież, to nie poleciało. Przecież to tutaj dobra, pan nie perfekcyjny się. Jest niewidoczny. Nie się. Ja się nie ruszam. Dobra, słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale już się nagrywa, także jesteście na wizji. Aha, jesteście no to nas wytniesz. Nie, nic nie będę wycinał. O, matki, to tylko jest oznaka tego, że bardzo dobrze się bawimy, miło spędzamy czas, no ale wszystko, co dobre, co nawet najlepsze, szybko się kończy, więc... Nam się jeszcze nic nie kończy. Ale chciałbym zakończyć ten film jakimś takim mądrym podsumowaniem. Mogę coś powiedzieć? Możesz, właśnie chciałem ci dać głos. Nawet ci mikrofon trzymam. A ja, kochani, bardzo wam dziękuję, że zabraliście mnie w te strony, bo na pewno bym tu nie przyjechała. Nie wybrałabym się na Podlasie.
Gdyby nie twoje urodziny, które trwają jeszcze dziś. Trwają jeszcze, mam nadzieję, że długo będą trwały. Teraz będą kolejne urodziny. Nie zdradzę, czyje. Tej pani, także... tej pani. Błagam, nie mówcie, która. 18, po raz kolejny. 18 urodziny. My wszyscy i tak wiedzą, że jesteśmy bliźniakami. To nie trudno się zaliczyć, że zaraz będzie u mnie 5 i 0. Dobrze, że jestem 5 plus, już teraz będę na piąteczkę kobieta. Piątka z plusem. Tak, piątka z plusem będę. Nie, no ale tak wracając do tematu filmu, no mam nadzieję, że dotrwaliście do końca, że nie zanudziłem was tymi swoimi opowiastkami, tymi swoimi przemyśleniami, ale myślę, że z jednej strony jest zabawa, jest jakaś refleksja, więc no tak myślę, że należałoby przez te życie nasze iść. Ktoś kiedyś bardzo mądre słowa powiedział: nie należy zapominać o przeszłości, ale się również w niej rozpamiętywać. Ja mówię to samo, słuchajcie, nie zapominajmy, skąd pochodzimy, kim jesteśmy, ale to, co najpiękniejsze, jest przed nami, także słuchajcie, bo tu już zaraz tak jakbym chciał powiedzieć do czemu którejś... Czemu ty tak stukasz ręką? Denerwuję się być może. Jak tak tomiesz? Nie, denerwuję się być może, no może tylko, ktoś mnie tak tutaj tomiesz, skrytykuje, tak. A zaraz stracę wątek. Już straciłem tak na dobrą sprawę. Już na dobrą sprawę straciłem. Ale tak może jeszcze postaram się nawiązać to. Najpiękniejsze jest to, co jeszcze jest przed nami, bo na tym zakończyłem. Także i nie chcę tutaj wybiegać daleko w przyszłości i luzować tej swojej wyobraźni, ale zastanawiam się, co mnie czeka jeszcze na kolejne takie okrągłe urodziny. Może której z tych dam też, może jakąś jej niespodziankę. Co ty myślisz o urodzinach? Ty myślisz, co cię jutro czeka z naszej strony, a nie o kolejnych urodzinach. A ja nic się złego, zastanawiam, co mnie jeszcze z waszej strony czeka. Czym mnie zaskoczycie tutaj? Czym mnie zabierzecie? Kochana, to już jest niespodzianka. Jedziemy dalej. Jedziemy ale rozdziawisz buzię jeszcze bardziej jak dziś. Aha, okej. Także to by było na tyle. No mam nadzieję, jeszcze raz powtórzę, że dotrwaliście, że was nie zanudziłem. No i te niewiasty też w jakiś sposób nie urozmaiciły, ale ubarwiły ten film. Także takim też i to było moim zamysłem. Także... No bo my to księżniczki. Dziękuję wam. Dziękuję wam również, kochani, za to, że obejrzeliście. Pozdrawiam was serdecznie. Do następnego razu. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy.